Panie Pascalu, czy często zdarza się panu w pana takiej podróży po Polsce i po świecie odwiedzać tego typu miejsca, niewielkie miejscowości, ale gdzie właśnie są piękne panie? Bardzo często w ogóle jeżdżę po różnych właśnie miejscach w Polsce. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłem być w ogóle z okazji właśnie Dzień Kobiet i że mogłem ukarmić 300 kobiety. Bardzo się cieszę. Co takiego ciekawego przygotowałeś dzisiaj? Dzisiaj przygotowałem taką sałatkę pełną warzyw, pełną owoców, pełną orzechami, ziołami. Suszone owoce, świeże owoce, do tego jeszcze kasza quinoa, czyli komosą ryżową, robiliśmy winegret, no i serwowaliśmy aż 300 porcji. Ta sałatka prawie jest z 40 składników. Składniki 37 plus winegret 5, czyli no w sumie 42. Podczas tych spotkań właśnie, kiedy gotujesz, panie Pascalu, również przekazujesz ciekawe informacje. Jak myślisz właśnie, w końcu jesteśmy na wsi, gospodynie z pełnej krwi, z dziada, pradziada i z babci, prababci, więc jak to jest? Czy też panie słuchają, a później czy zadają ciekawe pytania? Ja myślę, że ja specjalnie często, przyznaję ci się, że często robię ten przepis, bo ten przepis ma, tak jak wspomniałeś, aż 42 składniki. W związku z tym do każdego składniki mogę dodawać jakiś trik, jak to kroić, jak to przechować. I to jest to, oczywiście jedliśmy wspólnego właśnie kolację, możemy to powiedzieć nawet o tej godzinie, ale najważniejsze to jest to, że może jedną rzecz zapamiętują na zawsze, może wieczór dzisiejszy zakwi w im w głowie, że będą wiedzieć, nie wiem, że nie mogą przechować na przykład papryka, które jest warzywo, które produkuje etylen, obok coś, który po prostu szybko się psuje. I to właśnie wybieram często takich przepisów, że ja jestem wszędzie w Polsce, w różnych miejscach, bo zresztą tego nie byłem w sumie niedaleko stąd, bo ja byłem, niedaleko stąd, no daleko, ale w sumie patrząc na mapę Polski niedaleko, bo byłem w Stalowa Wola. Niedaleko. Rzut beretem, a w przyszłym tygodniu jestem w Kołobrzegu, a później jestem gdzie indziej, w związku z tym mówię dlatego, że niedaleko. I w związku z tym często wybieram takie przepisy, które są oczywiście smaczne, ale gdzie mogłem przynosić dużo wiedzy, bo wiedza jest bardzo ważna. Jak kroić, jak nie kroić, jak przechować, jak kupować, co dołączyć z czym, żeby dobrze pasowało. I właśnie dzisiaj mieliśmy tą sałatę. I na koniec, gmina Komorówka Podlaska, wójt gminy Komorówka Podlaska, Ireneusz Demianiuk, wręczył w imieniu pań wszystkich dzisiaj sękacz. Co sądzisz właśnie o tym specjale? Ja uwielbiam sękacz, bo wiem, że sękacz jest zrobiony na ogniu, dużo ilości jajka. Jest bardzo podobny w ogóle ciasto w kraju Basków. I nazywa się gato bask, tylko on się nie robi z ogniu, tak? W sensie on się robi bardziej na rodzaj zapiekanki, bo robi się jedno warstwo, zapieka się, drugie warstwo, zapieka się, trzecie warstwo i zapieka się. I można w takim sposobem, taką, jak później ją kroimy, no to mamy te warstwa, tak jak właśnie sękacz ma. To jest ciasto, które uwielbiam. Ja bardzo się cieszę jeszcze raz i bardzo dziękuję, że mogłem być tutaj z wami dzisiaj, bo ja się wychowałem właśnie na wsi i uwielbiam być właśnie na wsi obszarów wiejskich, blisko ziemi, blisko właśnie rolnikami, blisko ludzi, którzy uprawiają ziemi i którzy dają nam te składniki, które mogę później gotować w kuchni. Pozdrawiam was serdecznie. Jeśli używamy początek od dużego noża, stawiamy kciuk takim sposobem i wtedy mamy tak, że kroimy samą końcówkę noża. Jeśli używamy tą część już, największą, najcięższą, to początek od dużego noża zostaje skierowany na deskę. Nie stawiamy palec wskazujący tutaj na górze, bo wtedy bardzo szybko możemy stać się kuchną wagę i się skręcić. Tylko ten palec wskazujący idzie z boku i robimy do przodu i do tyłu. Taki ruch. To jest bardzo proste, jeśli macie takiego noża w domu. Widzimy się w Dniu Mężczyzn,
Chociaż dzisiaj ten dzień mężczyzn wygląda szczególnie mnie, komarówka. No ale chyba nasze panie są właśnie od tego, aby celebrować to, że są z nami i ten chyba jeden dzień w roku nawet brakuje, że to tylko jeden dzień w roku. Tak, dzisiaj faktycznie jest Dzień Mężczyzn, a my świętujemy w naszej gminie Święto Kobiet. Mamy tutaj w hali sportowej duże wydarzenie, jak na naszą gminę oczywiście. Chciałem zaprosić wszystkie panie, na ile tylko dało się tutaj pomieścić w naszych warunkach, wszystkie panie z terenu gminy Komarówka, żeby przede wszystkim wyrazić swoje ukłony i hołd za to, że są z nami, że są takie cudowne, takie wspaniałe, miłe i kochane. A żeby uświetnić to spotkanie, zaprosiliśmy pana Paskala Brodnickiego w pierwszej części, który dał pokaz półtorej godzinny, jak przygotowywać sałatkę oraz sos vinaigre, z tego co zapamiętałem. No i mieliśmy okazję skosztować. Z tego co rozmawiałem z paniami, wszystko było bardzo pyszne. Była możliwość zrobienia z panem Paskalem zdjęcia na takiej ściance. Też myślę, że pamiątka niezła, bo są panie z kół gospodyń, ze stowarzyszeń, zespołów śpiewaczych, no i wszystkie panie, które chciały z nami tutaj dzisiaj być. Teraz mamy pokaz tańca zespołu Diament, no i za chwilę będziemy mieli kabaret, żeby z uśmiechem zakończyć ten dzień, kabaret Poławiacze Pereł, który nas tutaj, mam nadzieję, rozweseli. Dodajmy, że wy dzisiaj jesteście, drodzy panowie, w formie, zresztą pan wuj dzisiaj, w formie kierownika sali, a panowie z gminy Komarówka Podlaska, ci znani, gdzieś tam uczestniczą sami w jednostkach OSP, czy pracują na co dzień w gminach, w urzędzie gminy, czy w urzędzie, czy w szkole, są kelnerami. Tak, postanowiliśmy tak wspólnie z moimi przyjaciółmi, kolegami, którzy na co dzień też mnie wspierają, że w tym dniu to my będziemy służyć naszym paniom, bo to jest święto kobiet, więc chcemy, żeby panie choć raz poczuły się przez nas docenione, bo z reguły tak jest, że to panie nam przynoszą kawę, herbatę, sałatki, inne rzeczy, ale w tym dniu z dobroci serca, no proste, ale w tym dniu chcieliśmy, żeby to właśnie my w dowód tego uznania, jak powiedziałem, i szacunku do pań, żebyśmy mogli tym naszym paniom chociaż troszeczkę tutaj posłużyć. Dla nas, dla was. Myślę, że mogliśmy się wiele dowiedzieć w bardzo ciekawy sposób. No i tak jak się zdążyłem zorientować tutaj w pierwszych stolikach, wszystkim bardzo smakowała sałatka sporządzona przez pana Paskala i jego kolegę. Myślę, że nie ostatni raz się będziemy mieli okazję spotkać. Jeżeli pan Paskal jeszcze zechce przyjąć zaproszenie do Komarówki Podlaskiej, to zawsze jest tutaj miło widziany. A dowód naszego uznania za to, że zechciał do nas przyjechać, chciałbym wręczyć panu Paskalowi nasz taki produkt regionalny, czyli sękacz z Komarówki. Pan Paskal wie, co to jest, mówi, że nawet smakuje, także cieszę się, że z tym podziękowaniem nam się udało. Dzięki raz jeszcze, wielkie brawa. Dziękuję serdecznie. Uwielbiam sękacz. Ale ja miałem już się zbliżać do kaloryfera i uciekać z tego bojlera. Tak cipu. dziękuję wam serdecznie i miło mi prezentam życie i dużo zdrowia dla was, dużo zdrowia i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również moim towarzyszom.